Witajcie moi kochani. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotowuję zakwas z buraka. Otóż, mam tutaj słoik, duża rodzina, dużo zakwasu. I tak, na samo dno dajemy liście laurowe, około 9 ziaren ziela papieskiego i około 12 ziarenek pieprzu czarnego. Dodaję również 4 ząbki czosnku. Jeden jest bardzo duży, więc powiedziałabym, że to tak jest około 5. Ale im intensywniejszy smak zakwasu, tym później jest fajniejszy. Ja również dodaję korzeń selera naciowego i kawałek pietruszki. Lubiłem taki korzenny posmak. No i teraz dajemy kawałki buraków. Który większy burak, przecinam go na pół. Super. Taki zakwas jest bardzo zdrowy. Teraz w okresie jesienno-zimowym już właśnie należy taki zakwas pić, jak i podawać dzieciom. Staram się na mniejsze części podzielić te większe kawałki i szybciutko wrzucamy do słoika. Buraków jest dużo, więc zakwas będzie bardzo intensywny. Że buraki są z mojej własnej działki, jak i również troszkę z działki mojej teściowej. Także są naturalne, że tak powiem. Dobra, mamy i teraz do tak przygotowanego słoika dodajemy wodę. Woda przygotowana, zimna, solimy. Ja zawsze solę, powiedzmy, na oko. Zawsze próbuję, jaka ta słoność ma być. Ma być nie za słone, ani nie za słabo słone. Rozpuszczam. Próbuję. Tak, jest słone, zalewamy. Jeszcze garczek z wodą. Tak właśnie myślałam, że jeden z wanuszek to będzie mało. I teraz znowu solę jedną łyżkę. Mieszamy i zaraz zalewamy. Mam bardzo dużo buraków. I teraz tak. Taki zakwas przykrywam ściereczką i leciutko nakrywam pokrywkę. Codziennie sprawdzam, co się tam z nim dzieje. Jeśli wychodzi biała piana, zbieram łyżką, mieszam. Jeśli jakieś ziarenka mi tu pływają, nie przejmuję się tym, po prostu one sobie tutaj powypływały już nawet. Ale nic się z tym nie dzieje, po prostu tą pianę zbieram. I taki zakwas stoi u mnie na blacie i sprawdzam,
jaką chce moc. Na pewno 3-4 dni, na pewno będzie stał, a im chcę, żeby był mocniejszy, tym dłużej. To jest właśnie zakaz dla mojej rodziny na zdrowie. Cześć kochani, chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak wygląda zakwas na drugi dzień po zdobieniu. Jak widzicie, tu jeszcze nic takiego nie pływa, żadna piana się nie robi. Kolor jest taki lekko różowawy, bym powiedziała. Zakwas ładnie, ładnie czerwoniutki, ale jeszcze nie ten kolor. W smaku lekko czuć buraczkami. Dobra, no to widzimy się jutro. Witajcie kochani, dzisiaj jest trzeci dzień odstawienia zakwasu. Zaraz Wam pokażę, jak on wygląda. Czerwieniutki. No, na łyżce różowiutki. Jeszcze tutaj nic się nam lekko zaczyna się coś pienić. Dobra. Na razie nic się z nim nie dzieje. W smaku czuć wyraźnie buraczka. No to dobra. Widzimy się jutro. Witajcie kochani. Dzisiaj jest czwarty dzień mojego robienia zakwasu. Zobaczmy. O, widzicie. Pojawiła się pianka. Pomieszam. Zobaczmy na... O, widzicie? Kolor coraz ciemniejszy. No, fajny. Spróbuję. Teraz Wam powiem, jaki w smaku. Czuć już intensywnie buraczkiem. No, bardzo fajnie. No to dobra, widzimy się jutro, pa! Witajcie, dzisiaj jest piąty dzień od zrobienia zakwasu. Jak widać, jest ciemny, bardzo ciemny. Dobra, odkrywamy i zobaczymy, co się tu dzieje. Jest piana jakaś tutaj. To możemy zebrać. Ok. Zakwas ma kolor naprawdę ciemnego wina. Zaraz spróbuję i powiem Wam. Tak. Ja dzisiaj będę odlewać zakwas. Jest już bardzo mocny. Widzicie, kolor jest bardzo ciemny. Zakwas jest gotowy. Odleję w słoiczki, pojemniki i później do lodówki. Taki zakwas można trzymać długo w lodówce, przechowywać. Dobra. Czyli zakwas mamy zrobiony. Jeśli Wam się podobał ten filmik, subskrybujcie mój kanał. Cześć!